Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie w piątek 20 stycznia. Usłyszymy za chwilę dalszy ciąg tego wczoraj rozpoczętego trzeciego rozdziału według świętego rozdziału Ewangelii, według świętego Marka, rozdział trzeci, wersety od 13 do 19. Posłuchajmy tej Ewangelii. Wtedy Jeszua poszedł w górzystą okolicę i wezwał do siebie tych, których chciał, i przyszli do niego. Wyznaczył 12, aby z nim byli, i posłał ich, aby głosili i mieli władzę wypędzania demonów. Szimona, któremu nadał imię Kefa, Jaakowa, ben Zawdaja i Jochanana, brata Jaakowa, im nadał imię Bnei Rgesz, czyli grzmiący, Andrzeja, Filipa, Bartalmaja, Mattiachu, Tome, Jakowa, Ben Halfaja, Taddaja, Szimona Zelotę oraz Judem z Kiriot, tego, który go zdradził. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, ten dzisiejszy fragment, oczywiście możemy powiedzieć tak prosto, on opisuje powołanie pierwszych uczniów i znamy 12 apostołów Jezusa, który ich powołuje, ale on rozpoczyna się właśnie w ten sposób, podkreślmy to, że Jezus poszedł w górzystą okolicę, poszedł na górę, wiemy, że tam się modlił. Wiemy to z innej relacji, innego ewangelistę i oczywiście Marek o tym wspomina też w innych kontekstach. Jezusa, który wychodzi na górę po to, żeby się modlić. Jezusa, który wraca do ludzi już z konkretnym, można tak powiedzieć, pomysłem na wieczność, bo apostołowie zostali powołani na wieki. Więc Jezus wraca, ale dlatego, że Ojciec mu przekazuje, że to nieustannie płynie z Ojca. Jezus wszystko konsultuje z Ojcem. I potem przywołuje tych, których chce. Moi drodzy, pierwsza taka lekcja dla nas. Nie podejmujmy jakichś działań, nawet tych prostych, bez konsultacji z Ojcem, bez konsultacji na modlitwie z Duchem Świętym i oczywiście Jezusem. Wtedy stajemy się tacy naprawdę śmieszni, trochę w oczach diabła, który może miotać nami jak liśćmi na wietrze. Jeśli człowiek taki mądry, dumny, pyszni się, że on sam tutaj jakieś decyzje podejmuje, że to wszystko jest jego dziełem, to jest budowanie jak domki z kart, gdzie potem wystarczy, można nawet sobie wybudować takie są nieraz księgi rekordów Guinnessa, gdzie z miliona kart ludzie postawili jakąś wieżę, potężną wieżę, ale oni wiedzą, że wyciągnięcie jednej karty i cała ta mozolna praca, nieraz i godzinami albo dniami, wszystko nagle w jednej chwili legnie w gruzach, na Twoich oczach, na Twoich oczach. Te domki z kart się rozsypują. Dlatego Pan Jezus wyznacza 12 po modlitwie. Modli się, potem ich wyznacza, potem ich posyła, aby szli i mieli władzę. Zobaczcie, to jest też druga lekcja i dla nas. Jezus nie posyła dzisiaj apostołów, czy tak jak wtedy ich posyłał, tak dzisiaj. Nie posyła po to, żeby się z ludźmi bawić, pić kawy, tylko wysyła ich bardzo konkretnie, aby głosili Słowo Boże i żeby wypędzali złe duchy, demony. Aby demony nie miały władzy nad ludźmi, nad światem. I to jest naszym posłaniem. My Wam głosimy Słowo Boże, mamy je głosić. Głosimy je w autorytecie posłania. Nie w autorytecie jakiegoś swojego przypisania sobie, że oto ja teraz jestem wędrownym kaznodzieją, tylko w autorytecie posłania. To Jezus wybiera tych, których chce na kapłanów. Jezus wybiera. W różnych innych sektach jest tak, że ludzie sami się wybierają. I mówią, że ja sobie pójdę, ja sobie będę głosił. I widzimy, jak sobie głoszą nawet pseudochrześcijanie, pseudonaukę Ewangelii w różnych miejscach świata, nazywając siebie tak czy owak.
już nie będę tutaj od razu burzył wszystkich ekumenicznych jakichś zabiegów, ale to jest pseudoewangelia bardzo często. Co ma wspólnego kobieta stojąca przy ołtarzu z ofiarą mszy świętej? Co ma wspólnego? To, że my ją nazwiemy pani biskup i wręczymy jej do ręki pastorał, tak jak ma biskup, i powiemy tak, to jest pani biskup? Więc Jezus wybiera tych, których chce, a wybrał 12 apostołów, 12 mężczyzn. I nie bawmy się i nie majstrujmy przy Ewangelii, bo wtedy będzie to domek z kart, który nam się zwali na głowę. I po trzecie, moi drodzy, to, że Jezus wybrał 12 apostołów, to nie znaczy, że to już od tego wybrania wszystko zależy. Że to jest takie wyciągnięcie z ludu i postawienie na już takim świeczniku świętości, gdzie już nic cię nie spotka złego. To dotyczy każdego powołania teraz, nie tylko powołania kapłańskiego. Ta Ewangelia kończy się takim zdaniem o Judzie, o Judaszu. Judem oraz wybrał Judem z Kiriot tego, który go zdradził. Pierwszym słowem, które tutaj w tej Ewangelii padło, to było to, że Jezus wyszedł. Czy pierwsze zdanie, Jezus wyszedł, Jezus poszedł w tą górzystą okolicę po to, żeby się modlić, poszli z Nim uczniowie, spośród nich wybrał 12 apostołów i tak trwa Kościół do dzisiaj. Czyli ci, którzy byli wierni Jezusowi, pozostali wierni Jezusowi, przez wieki pozostają wierni Jezusowi. Kościół od 2000 lat ma świętych, ma ogromną rzeszę ludzi świętych, tych, którzy oddawali życie jako kapłani, jako biskupi, jako papieże, jako siostry zakonne, mnisi, pustelnicy, mnóstwo świętych. Ale na końcu jest też to zdanie, że Jezus, pomimo tego, że wybrał Judasza, On go zdradził. To jest gorzka prawda o nas, że my jesteśmy w stanie zdradzić Jezusa. Pomimo tego, że usłyszymy głos Judaszu i głos każdego z nas, tak jak teraz możesz sobie wstawić swoje imię. Łukaszu, ja mówię o sobie. Ja mogę go zdradzić i wiem, że zdradzam Jezusa za każdym razem, gdy grzeszę, ale mogę go też zdradzić zupełnie, porzucając stan kapłański, gorsząc ludzi, czy czyniąc jakieś inne grzechy. Wiem, że mogę go zdradzić. Wiem, że to jest w zasięgu trochę mojej ręki. Tak jak powiedział święty Jan Wianney, że i bestialstwo, i świętość mieszkają w ludzkich sercach, jak dzikie bestie. Pozostawmy jakieś serce bez Jezusa, bez zamieszkania tam łaski Bożej i wychodzą najdziksze bestie. Tak jak wyszły z Judasza, który dał się kupić za 30 srebrników, za niewiele, które i tak za chwilę rzucił w tych, którzy mu je dali. Wyrzucił je, mówi weźcie je sobie, ale już było za późno. Dla Judasza oczywiście, w jego głowie było za późno, bo dla Boga nigdy nie było za późno. Więc kochani, nie zdradzajmy swoich powołań. Jesteś matką, jesteś ojcem, jesteś mężem, jesteś żoną, jesteś studentem, jesteś może dzieckiem, jesteś kapłanem, jesteś siostrą zakonną. Nie zdradzajmy swoich powołań. Bądźmy ludźmi, którzy chcą iść wiernie za Jezusem. Tak to kosztuje, często to kosztuje. I bardzo dobrze, że kosztuje, bo to wtedy ma smak zwycięstwa. Walka ma wtedy smak, gdy rzeczywiście jest ostra, twarda, ale ja wygrywam. Nie jest żadnym powodem do chluby, jeśli ktoś pobije, mężczyzna pobije dziewczynę na ringu i powie, ja wygrałem tę walkę. No i z czego się cieszysz? Z tego, że pobiłeś kobietę? Dlatego walka z szatanem jest oczywiście niewymierna. To trochę właśnie tak, jak mężczyzna walczyłby z kobietą. Mężczyzna jest silniejszy fizycznie, tężyzna jest jego silniejsza. Szatan jest silniejszy od nas, jest mocniejszy. Ale Bóg stawia nas na ringu, bo mówi, nie bójcie się, wygracie tę walkę. Jeśli będziecie trwali w swoim powołaniu, będziecie prosili też o to swoje powołanie, aby ono było naznaczone zawsze moją obecnością. Życzę wam tego, żebyśmy, tak jak nas powołał po imieniu, i nas kapłanów, i was w różnych miejscach, abyśmy byli wierni do końca, abyśmy walczyli do końca, żeby
w naszym zdaniu, że powołał mnie, Łukasza, żeby nie było tam potem kropki na końcu tego zdania i powołał Łukasza tego, który go zdradził. Boże, broń nas od takiego zdania na zawsze. Prośmy ludzi, aby się modlili za nas, byśmy wytrwali też w małżeństwie, w kapłaństwie, czy w życiu samotnym, ale z misją wobec innych. Prośmy Jezusa, żeby był przy nas, prośmy ludzi, żeby modlili się za nas. Ja was też proszę o tą modlitwę, o to, żebym wytrwał do końca w moim powołaniu kapłańskim i zakonnym, żebym Jezusa nie zdradził, tak jak to uczynił Judasz, bo wiem, że jestem do tego zdolny. Tak jak jesteśmy zdolni do świętości, wielkiej, pięknej świętości, tak jesteśmy zdolni do zdrady. Jeśli pomyślimy, że my sami sobie możemy poukładać jakoś, że my tak naprawdę do końca nie potrafimy, nie musimy mieć przy sobie Jezusa. Nie potrzebujemy Jezusa. To jest to słowo, które mi uciekło. Że my tak do końca nie potrzebujemy Jezusa. Nie, my potrzebujemy od początku do końca. Od początku tego dnia dzisiaj rozpoczynającego się, aż do końca, kiedy zaśniesz. Może w śnie nie grzeszysz, ale do końca twoich chwil, tego dnia i tego życia potrzebujemy ciągle Jezusa. Bo walczymy w nierównej walce na ringu z szatanem, a szatan jest mocny. Dlatego Jezu, bądź przy nas i prowadź nas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I na koniec, moi kochani, apostołowie cieszyli się z tego wybrania. Oni mieli ogromną radość z tego, że ich wybrał. Ty też uciesz się ogromnie z tego twojego powołania. Miej radość, że jesteś właśnie może mężem, ojcem, matką, żoną, babcią, dziadkiem, kobietą, mężczyzną, kapłanem, siostrą zakonną. Miej z tego radość, bo On cię wybrał i On cię posyła. To nie myśmy siebie wybrali. Niech Pan Bóg będzie w naszym powołaniu uwielbiony. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.